Czołem, drogi widzu, Ngalo Quero z tej strony w kolejnym odcinku Kronik Myrtany Archolos. Muszę przyznać, że tego to się nie spodziewałem. Młody chłopak, który dopiero co przybył do przystani, wygrywa cały turniej. Szkoda, że nie widziałeś, jakie zakłady przyjmowałem podczas twoich ostatnich pojedynków. Istna kopalnia złota. To jak będzie z moją nagrodą? Ależ oczywiście. Oto twoja nagroda w złocie oraz specjalny upominek dla naszego nowego mistrza areny. Gratuluję wygranej. No i tak to właśnie jest. Wygraliśmy na arenie i zyskaliśmy sobie szacunek niemalże każdego. Zobaczmy jednak, co to za amulet. Premia do zręczności to nie dla nas. Ale też premia do walki bronią jednoręczną. A tutaj mamy premię do walki każdą bronią, więc luz. No dobra. No, Cortez przyszedł. Nie wiem, czy ta wygrana z Benem to był dobry pomysł. Siedzi i pije więcej niż zwykle po wygranym turnieju. Trudno powiedzieć, czy wzbudziłeś jego podziw, czy nienawiść. Więc się pilnuj. Nawet jeśli raz udało ci się go pokonać, to jeden zły ruch. I tym razem możesz nie mieć tyle szczęścia. Właśnie na górę i powodzenia. Okej. Nim to zrobimy. Darmowa kolejka na cześć nowego mistrza areny. Nim to zrobimy, to właśnie tutaj sobie pochodzimy i podelektujemy się tym, że jesteśmy uwielbiani. Życie na lądzie ma jednak swoje plusy. Na morzu nigdy nie mieliśmy takich uczt ani tyle wina. Twoje zdrowie. No i proszę. Hej, ty. Co ty na to, Dan? Możemy zacząć trening. Hej, ty. Ale w sumie możemy zacząć. I możemy sobie siłę plus jeden wziąć. Teraz nam zostanie pewnie jeden punkt nauki. Dokładnie. Hej. Jak życie? I co nam po wolności? Traumy, jakiej tu doświadczamy. Jakiej traumy? Chwila. Nie, akurat z tobą nie chciałem. Z rębaczem chciałem pomówić. Hej. Nieźle walczysz. No i tyle. Aż miło było popatrzeć, jak załatwiasz tego grubasa. Nie lada wyczyn, chłopcze. No nie będziemy pytać. Hej. Kto by pomyślał, dopiero co prawie zastrzeliłem cię przy wejściu do przystani, a teraz jesteś nowym mistrzem areny. Nie da się ukryć. Dobra, czy Kiero coś ma do powiedzenia też? Nie, może nas alchemii nauczyć. Ale dobra. Myślę, że tutaj możemy ruszyć porozmawiać z Benem. Cortez mi wszystko przekazał. Możesz wejść. A kłaniam się w pas, dołożyć Benowi. Nikt nie wierzył, że kiedyś go zobaczymy na łopatkach. Jest w środku? Mam sprawę. Jest, wejdź. Tylko... nie wiem, czy chcecie widzieć. Dostanie łomot jeszcze raz, prosta. Okej, zapiszmy to. No, czyjaś głowa w ogóle. Muszę z tobą porozmawiać. Ty, ze mną, za kogo ty się uważasz? Myślisz, że skoro mnie raz pokonałeś, to teraz masz prawo wchodzić tu i mi przeszkadzać? To ja jestem królem areny i całego tego miejsca. Jesteś jakąś przybłędą, która prosi się o połamanie kości. Możesz być nawet królem całej Myrtany. Potrzebuję od ciebie tylko jednej informacji. No, czego chcesz? Co jest takie ważne, by przeszkadzać dużemu Benowi? Zaginął mój brat. Sprawdziłem już połowę wyspy i wszystkie tropy prowadzą do ciebie. Nie wiem, kim był twój brat. Ale jeśli zginął na tej wyspie, to łatwiej będzie poprosić rodziców o nowego. Musi być coś, co przekona cię, żebyś mi coś powiedział. Nie interesuje mnie nic, co mógłbyś mi zaoferować. Twoje słowa są dla mnie jak bzyczenie krwiopijcy nad uchem. Ciągle tylko wszędzie latasz i wypytujesz o wszystko. Nazywał się Jorn. Czy to imię naprawdę nic ci nie mówi? Spotkałem i sprzątnąłem już tyle osób, że całkowicie przestałem zwracać uwagę na imiona.
Może nawet widziałem gościa, o którego pytasz. Ale czy to coś zmienia? Najlepiej zapomnij o swoim bracie i wszystkim, co tu widziałeś. A może jeszcze kiedyś zaśniesz bez obawy o nóż pomiędzy żebrami? Chociaż nie. Moi koledzy z pewnością ci na to nie pozwolą. Chcę się jedynie dowiedzieć, gdzie on jest. Muszę go odnaleźć. To jedyna bliska mi osoba. Daj mi jakiś trop, a ja dam ci spokój. Mały, to niewielka zabawa w łowców w lesie, gdzie dostajesz kolejne wskazówki, by ostatecznie dotrzeć do swojego brata. Ile razy mam ci jeszcze powtórzyć, że nie wiem, kim jest ten twój cały Jorn. Myślałem, że Cortes tu rządzi. Cortes. Gdyby nie to, że potrzebuje kogoś do pilnowania organizacji w przystani, to już dawno zdeptałbym go jak robaka. Jak myślisz, czemu to ja siedzę w loży, w najlepszym miejscu na całym statku, a Cortes, wielki kapitan w chatce obok, boją się mnie? Mogę zapłacić ci za wszelkie informacje. Złoto, ile ty mi możesz go dać? 100 sztuk? 200? Myślisz, że kim ja jestem? Jakimś pierwszym, lepszym biedakiem z portu, którego można przekupić kilkoma monetami? To twoja pierwsza dobra decyzja tego wieczoru. Jeszcze wrócimy do tej rozmowy. Wątpię. A teraz zjeżdżaj i przestań mi zawracać głowę swoimi lamentami. A cóż. O, złoty puchar. Weźmiemy sobie, przyda się. No dobra. W takim razie zobaczmy. Zwyczajną rozmową, nie wyciągnę niczego od Bena. Muszę go jakoś zaszantażować, żeby zechciał odpowiedzieć na moje pytania, ale chyba tylko zagrożenie życia będzie dla niego odpowiednią motywacją. Spróbuję podać mu jakąś truciznę i obiecam antidotum w zamian za potrzebne mi informacje. Okej. Kuchnia. Tylko akurat potrzebujemy wiedzieć, skąd te babeczki wino biorą i żeby przypadkiem połowy przystani nie otruć. Co? Niczego się nie dowiedziałeś, prawda? Skąd wiesz? Ben nie jest zbyt rozmownym człowiekiem. Wiem, że informacje, które chcesz od niego zdobyć, są dla ciebie bardzo cenne. Zawsze pozostaje ci poczekać, aż moje panienki dostarczą mu jeszcze kilka tac wina. Może wtedy uda ci się z niego coś wyciągnąć. Niczego jednak nie obiecuję, alkohol często go rozluźnia, ale zdarzało się już, że po prostu zaszlachtował kogoś po kilku głębszych. Jak długo potrwa ta biesiada? Tego to nikt nie wie. Po ostatnim turnieju goście siedzieli tutaj przez kolejnych kilka dni. Okej, Cortes, czy ty masz coś do powiedzenia? Piękne przedstawienie tam na arenie. Rzadko się widzi, by ktoś walczył z taką gracją. Przyjmij te drobiazgi jako wyraz szacunku dla twojego kunsztu. Dzięki. Nie, jedynie możemy potrenować. A oto nasz nowy mistrz areny. Trzymaj, to mały upominek na znak szacunku. Złoty talerz, no dziękuję ci bardzo. Dobra, teraz gdzie ona idzie? Gerdis idzie tutaj gdzieś, okej, czyli stąd biorą wino prawdopodobnie? Albo i nie? Nie, no to jest jakiś pokoik po prostu. Aż miło było popatrzeć. Nie, ona nam niczego nie powie. Dobra, one dwie dostarczają do niego wino. Z tej beczki? Chyba jednak nie. Gdyby jeszcze się tu coś podświetliło, to można by było pomyśleć, ale tutaj jest beczka z winem. Ale to jest piwo. O. Beczka z piwem. Brak mi odpowiedniego przedmiotu. No tylko, że problem tkwi w tym, że on pije wino, nie piwo. Dobra, mamy poczekać, aż Ben się upije. Ma regularnie dostarczane wino.
Jeśli uda mi się czegoś do niego dolać, to zaszantażuję wielkoluda i poznam odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Nowicjusza, Hiero będzie wiedział, tak jest. Hiero? Dawaj no, na pogawędkę. Hej, ty. Znasz się na przyrządzaniu mikstur? Wystarczy szata nowicjusza i natychmiast wszyscy myślą, że jestem mistrzem alchemii. Szczerze mówiąc, nigdy nie byłem w tym wybitny, ale coś tam wiem. Dlaczego pytasz? Muszę zdobyć bardzo mocną truciznę. Truciznę? Chyba nawet nie chcę wiedzieć, do czego jest ci potrzebna. Chociaż... jeśli rzeczywiście mam ci pomóc, to muszę niestety dopytać o szczegóły. Jak mocna ma być? Jak dla orka. Rozumiem. Kto wie, może w przyszłości będziemy używać takiego specyfiku podczas walk. Dobrze. Spróbuję ci pomóc. W klasztorze nie omawialiśmy tworzenia trucizn, ale uczono nas wiele o odtrutkach. Jeśli połączę kilka składników, które zwalczą się specyfikami leczniczymi, to pewnie uda się stworzyć coś naprawdę silnego. Nie będę jednak w stanie dokładnie opisać ci działania trucizny. Może zarówno osłabić przeciwnika, jak i go zabić w ciągu kilku minut. Oczywiście pozostaje też kwestia odtrutki. Nie wiadomo, czy zadziała na truciznę stworzoną z wielu różnych składników. Dlatego radzę wyjątkową ostrożność. Dobra, czego potrzebujesz? Dwie rośliny bagiennego ziela, jedno żądło krwiopijcy i cztery zęby błotnego węża. Pozostałe składniki i wszystko, co potrzebne do odtrutki, powinienem mieć przy sobie. No to chyba to mamy akurat. Mam wszystkie składniki. Dobrze, chodź za mną. Stół alchemiczny już czeka. Nie będzie z tym dużo pracy. Wystarczy wrzucić wszystkie składniki i lekko zagotować. No dobra, to idziemy, Hiero. Dobra, zapiszmy sobie to tutaj, żeby zaraz jakiegoś babola nie odwalić. O, kieł błotnego węża. A właśnie, bo Cortez przecież bawi się tam, więc możemy tutaj pomyszkować. Bardzo dobrze. Długa szabla. I mapa do skarbu. No proszę, proszę. Kieł błotnego węża. Tego nie można pozbierać. Szkoda. Hej. Co już? A tutaj dodatkowo odtrutka, o której mówiłem. Dzięki za pomoc, Hiero. Bardzo dobrze. Dobra, teraz... o, tutaj w ogóle jest żądło krwi... nie, kieł błotnego węża. Nagle tutaj wszystkie rzeczy leżą tak wokół porozwalane. Troszkę dziwne, no ale cóż. Okej. Okay. Łe, poleciał. Sprawdźmy tutaj... wpis. Dostałem gotową truciznę. Nowicjusz przekazał odtrutkę, okej. Okay. Najlepiej, że zachował ją przy sobie, ale przy Benie będę udawał, że jest gdzie indziej. Teraz muszę jedynie znaleźć sposób, by dolać ją do wina. Robienie tego przy nim to samobójstwo, ale Oskar wspomniał o regularnych dostawach, które do niego wysyła. Ale to jest beczka z piwem, nie z winem. Z tej beczki nalewane jest wino dla Bena. Nie wiem, czy to jego prywatna beczka, czy korzystają z niej też inni. W takim wypadku mógłbym zabić sporo mieszkańców przystani. No nie, no to jest beczka, z której chyba... korzystają wszyscy. Muszę znaleźć jakąś inną, bo przecież bez jaj. Przecież te laski z tym winem, one chodzą do niego z troszeczkę innego miejsca. Tu jest duży Ben, tu jest ta łeb jego. Tu jest wino. I tu jest kocioł. Zapiszmy to. Czym?
A, łyżki nie mamy. Dobra. Jeszcze tu coś jest. Chwila. Tara nam nic nie powie. Może trzeba porozmawiać z jakąś typiarką. Okej. Tu jeszcze po środku są jakieś właśnie te beczuszki. Ale beczka ogółem ta największa jest tylko jedna. Prywatna beczka Bena powinna być gdzieś, nie wiem, wyżej może czy coś. Tu jest tylko łóżko. W sensie, no po prostu widać ewidentnie, że to jest beczka z piwem, a nie z winem, więc teraz się właśnie próbuję przeobserwować, czy przypadkiem one gdzieś indziej nie chodzą. Ale z tego co widzę, wszystkie łażą do góry i schodzą tu na dół. Herdis? Nie, nie pomoże nam, bo już myślałem, żeby pogadać z którąś, ale... Kurczę... Żadna tutaj beczka się nie pojawia z winem, albo ja ślepy jakiś jestem. Tylko właśnie o to tutaj chodzi, nie? Że ja mogę zabić większość przystania, a tego nie chcę przecież robić. Zresztą ewidentnie jest napisane, że to jest beczka z piwem. No nie no, stąd też niczego nie widać. Pomyślmy. A wartownik nie będzie miał niczego do powiedzenia? Nie, niestety. Ajajajajaj, tu coś może jest? Nie ma. Tych beczek tu jest strasznie dużo, ale... Tu jest pirat. No nie no, nie widzę niczego, naprawdę. Ach. Dobra, musimy zaryzykować. Bardzo to jest przykre, no ale mówi się trudno. Dobra, teraz chyba musimy odczekać z tego co pamiętam. Tak. Dobra. I zapiszmy to. Hej, ty. To znowu ty. Chyba bardzo chcesz, żebym połamał ci te koślawe ręce. Spokojnie, przyszedłem cię przeprosić. Przeprosić? Teraz chcesz błagać o wybaczenie? Przeprosić za dolanie trucizny do twojego piwa. O czym ty gadasz? Zaraz cię skasuję gnojką. Spokojnie, możesz tylko pogorszyć swoją sytuację. Coś ty mi zrobił. Sprawiłem, że odpowiadanie na moje pytania będzie równie ważne dla ciebie, co dla mnie.
tak się składa, że jedyną porcję odtrutki dobrze ukryłem. Jeśli odpowiesz na moje pytania, to powiem ci, gdzie jest. Gadaj, czego chcesz, gnojku. Co wiesz o porwaniu Jorna? Jorna? Jakiego Jorna? Jorna, którego ktoś uprowadził z domu Kurta w Silbach. To wszystko dla tego łysego wieśniaka. Tak, wywlekałem go z tej śmierdzącej chaty i zaciągnąłem aż pod samo miasto. Miałem go tam dostarczyć komuś do odbioru. Nie wiem, co się z nim potem działo. I szczerze mówiąc, nic mnie to nie obchodzi. Teraz gadaj, gdzie jest odtrutka? Najpierw powiesz mi, gdzie on jest. Ja ci zaraz. Bogowie, moje kości, coś ty mi tam wlał. To jak będzie? Powiesz mi, gdzie jest Jorn? Nie wiem. Nie mam pojęcia, co się z nim stało. To było zlecenie jak każde inne. Okej. Kto miał go przejąć? Nie widziałeś nikogo? Była noc, a ja przez pół wyspy musiałem męczyć się z jakimś, no, twoim bratem. Wykonałem zlecenie i skierowałem się w stronę przystani. Kim był drugi porywacz? Nie znam gościa. Nigdy z nim nie pracowałem. Przylazł cały zakapturzony. Chude to było jak patyk. Odzywać też się nie chciało. Mówię ci, dziwadło jakieś. Zaprowadził mnie do chaty, pomógł zawlec twojego brata pod miasto i tyle go widziałem. Kto ci zlecił jego porwanie? Dostałem sakwę ze złotem i list z dokładnym opisem zlecenia. Tak to działa w tej branży. Kontakty osobiste są zbyt niebezpieczne. Co mogę ci więcej powiedzieć? Chcesz? Weź i sobie przeczytaj. Okej. Przemytnicy mieli z tym jakiś związek? Przemytnicy? Masz na myśli tych nieudaczników spod miasta szmuglujących jakieś graty? Mają niby te swoje punkty przerzutowe na wyspie, ale ludźmi nigdy się nie zajmowali. Poza tym wątpię, by byli w stanie wyłożyć tak dużą sumę tylko za jedną osobę. Ile dostałeś za porwanie mojego brata? Równe 1000 sztuk złota. Trochę więcej niż wynosi przeciętna cena niewolnika, szczególnie w takim stanie. Jesteś pewny, że nikogo nie widziałeś? No ja z tej cholery nie wiem. Wydaje mi się, że widziałem kilku podejrzanych typów w jakichś ciemnych zbrojach. Ale równie dobrze mogli tak wyglądać z powodu tych ciemności. Albo nawet mogły to być po prostu drzewa. Jak dostałeś się do wioski? Wejście do Silbach jest prostsze niż znalezienie ziela leczniczego. Na każdym kroku niestrzeżone przejście, choćby od strony wodospadu na północy. Dlaczego nie uciekliście którymś z niestrzeżonych wejść? Z tym półżywym Jornem na plecach? Miałem go dostarczyć żywego. Gdyby mi wpadł do rzeki i utopił się w wodzie głębokiej do kostek, bo wyszedłbym na największego partacza na całej wyspie. Jak udało wam się przejść obok wartownika Feliksa? Jednego z tych tchórzliwych wieśniaków z kijami? Pewnie się bał nawet na nas spojrzeć. Wziął was za pijanych biesiadników. Więc nie tylko tchórz, ale i tępak. Tyle mi wystarczy. Pij to. Niczego nie obiecuję, ale jest szansa, że przeżyjesz. Ty gnido. Mówiłeś, że nie masz jej przy sobie. Miarkuj oddech. Możliwe, że pozostało ci go bardzo mało. No i dobra, idzie się gdzieś tam położyć. Zapiszmy to, bo chciałbym go, wiecie, trzepnąć, bo tak trochę... No właśnie, bo chciałbym sobie wziąć jego młot. No i trochę rzeczy. O, nawet odtrutkę mamy. Znaczy odtrutkę to może bym mu dał, bo trochę słabo by to wyglądało. Ale mniejsza z tym. Miejmy nadzieję, że zaraz przeżyje. A i my sobie usiądziemy na jego tronie. Kto jest królem? My. No i tyle nam wystarczy. Chwila. Nie za dobrze ci tutaj? Odkąd mi przyłożyłeś na arenie, jest trochę gorzej. Także dzięki. Znowu muszę dopilnować, by ludzie odpowiednio mnie szanowali.
No i dobrze, jakoś tak spokorniał ten Ben. Ale dobra, my mamy informacje, które powinniśmy mieć i teraz jedyne co nam pozostaje to... Zaraz zobaczymy, wśród łotrów. Wszystko wskazuje na to, że muszę wrócić do miasta. No i dobra. W takim razie po prostu zrobimy to przez portal. Ładne przedstawienie. Nie sądziłam, że ktoś taki jak ty poradzi sobie z tym olbrzymem. Taki jak ja? No na zabijakę to ty mi nie wyglądasz. Jesteś raczej dość niepozorny. Widać, stale zaskakuje ludzi. Grasz pewnego siebie. Sprytnie. Swoją drogą mogłeś już dokończyć robotę. Tacy jak on nie zapominają dawnych uraz. Nie jestem mordercą. Zresztą powiedział mi wszystko to, co chciałem od niego usłyszeć. Ludzie zwykle przedstawiają się na początku rozmowy. A goście w karczmie zamawiają piwo i grzecznie siadają przy stole, Marvin. Jesteś dobrze zorientowana. Kobiety w przystani nie mają łatwego życia. Nie miałam ochoty skończyć w łapach Bena lub przemytników. Muszę mieć oczy dookoła głowy. Mów mi, Ivy. Co robisz tu pośród tych wszystkich bandziorów? Szukam kogoś, kto wie, jak sobie radzić z podobnymi typkami. I wygląda na to, że właśnie kogoś takiego znalazłam. Mów dalej. Mój szef jest na tropie niebezpiecznej organizacji. Ktoś o twoich umiejętnościach byłby dla niego cennym nabytkiem. Poza tym zgaduję, że przydałaby ci się pomoc. Pomoc? Niby w czym? W odnalezieniu tego, kogo szukasz. Zaufałem już zbyt wielu ludziom na swojej drodze i nie otrzymałem od nich żadnej pomocy. Wątpię, żebym otrzymał ją od twojego szefa. Popełniasz błąd, ale to twój wybór, szerokiej drogi. No dziękuję, dziękuję bardzo, moja kochana ty Ivy. Okej, ciemnek w tyłku aktualnie, ale my się przeniesiemy tutaj właśnie z powrotem do miasta. Dziwne, teleport wydaje się nie działać. Co? Dziwne. Magiczny krąg zdaje się być zablokowany. Nie mogłem się przeteleportować do miasta. Może któryś ze strażników przy bramie powie mi, co się stało, co się tam wydarzyło. Okej, to w takim wypadku w tym momencie zakończymy sobie ten odcinek, a w kolejnym po prostu będziemy musieli z buta ruszyć do miasta. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczyska w kolejnym odcinku Kronik Myrtany Archolos.